ludźmi rządzą namiętności, więc żeby rządzić ludźmi, należy rządzić ich namiętnościami. Ponieważ namiętnościami najsilniejszymi są strach i nienawiść, więc tylko taki rząd, który sprawia, że obywatele boją się i nienawidzą, jest rządem najbardziej demokratycznym. Ciekawy punkt widzenia. Co się tyczy strachu, pożyteczne jest, kiedy obywatele boją się swojego rządu. Ale nienawiść należy kierować na zewnątrz. Potrzebny nam jest jakiś inny naród, jakieś inne państwo, żeby nasz naród mógł go nienawidzić pod przewodnictwem naszego państwa.